Hej, mówią, że z wiekiem człowiek dostrzega coraz więcej. Ta mądra zasada dotyczy też czegoś takiego jak kreskówki. Polecam obejrzeć swoje ulubione tytuły raz jeszcze, będąc dorosłym. Gwarantuję, że wiele razy się zdziwicie. I nie mówię tu o podtekstach, a o dziwnych i czasami mrocznych rzeczach, których kiedyś nie zauważyliście. I żeby wam to udowodnić, dzisiaj przedstawię wam 6 takich przykładów. Zaczynajmy. Pamiętacie jeden z pierwszych odcinków Pokémonów, gdzie Ash rozstał się ze swoim Butterfree? Ash poprosił, pewnego dnia Pokémon wrócił do niego. Spoiler, nie wróci. A wiecie dlaczego? Można to wytłumaczyć brakiem pamięci autorów lub tym, że Ash jest tak dennym trenerem, że Butterfree postanowił wykorzystać okazję i nawiać raz na zawsze, a jego łzy były łzami radości. Jednak ja mam swoje wytłumaczenie, bardziej mroczne. Jak wiemy, Pokémony, a przynajmniej pierwsze 151, są wzorowane na zwierzętach. Butterfree to motyl, a motyle żyją bardzo krótko. Rozumiecie? Butterfree nie wrócił do Asha, bo już dawno nie żyje. A dzięki istnieniu przyjaznemu i radosnemu Lavender Town wiemy, że Pokémony naprawdę mogą umrzeć. A czy pamiętacie odcinek z Toma i Jerry'ego, gdzie Tom dostał się do nieba? W pewnym momencie w niebie pojawia się tajemniczy worek, z którego wyskakuje grupka małych, słodkich koteczków. Wyglądało to słodko, ale pora poznać prawdę. Za młodego pewnie nie ogarnęliście tej sceny i możliwe, że teraz dalej nie widzicie w tym strasznej prawdy. Jak już mówiłem, w niebie pojawia się worek, a jego zawartość to małe, ledwo narodzone kotki. Otóż, moi drodzy, wygląda na to, że ktoś za życia wpakował te zwierzęta do worka, a później najprawdopodobniej wrzucił go do rzeki, a kotki czekała śmierć poprzez utopienie. Zostawmy na chwilę temat śmierci, bo jeszcze do tego wrócimy, a skupmy się na naszych ulubionych kolorowych wojownikach, czyli Power Rangersach. Wiem, to nie kreskówka, ale każdy to ogląda za dzieciaka. Pierwsza seria, czyli Mighty Morphin, mogła być przypadkowo, czy też nie, lekko rasistowska. Spójrzmy, Murzyn jest czarnym rangerem, Azjatka żółtym rangerem, typowa słodka dziewczyna różowym rangerem. A później liderem i najsilniejszym rangerem jest biały. A i jeszcze jedno, żółta rangerka nie żyje od 15 lat, a Billy, czyli niebieski ranger, jest gejem. Zrezygnował z roli, ponieważ jego koledzy na planie ciągle mu dokuczali z powodu jego orientacji. Rozluźnijmy się trochę, ponieważ to nie będzie nic strasznego i mrocznego, ale trochę ciekawego. W Dragon Ballu, czyli mojej ulubionej chińskiej bajce, istnieje postać zwana Freezer, która nienawidzi Saiyan i za każdym razem nazywa ich obraźliwie małpami. Kiedy dochodzi do finału podczas starcia na Namek pomiędzy wspomnianym rasistą a Goku, możemy zauważyć ciekawą scenę. Freezer w momencie swojej porażki, jak na ironię, przypomina małpę. Przyznam, że to był dobry ruch ze strony Toei. Teraz czas na małą teorię. Piotruś Pan, czyli kreskówka o dzieciach, które nigdy nie dorastają, żyjące w Nibelandii, gdzie głównym bohaterem jest Piotruś Pan. Okej, tak więc słuchajcie. Piotruś Pan to anioł, który prowadził nasze niedorastające dzieci do nieba, którą była Nibelandia. Dzieci nie dorastały, ponieważ już nie żyły. Spokojnie, to tylko teoria, jednak i tak nie spojrzysz na Piotrusia Pana tak samo. I ostatnia rzecz na dzisiaj. W sieci jest sporo memów na temat profesora Tomusa, gdzie każdy zastanawia się, po co profesor chciał stworzyć w piwnicy małe dziewczynki. Jak tak się przyjrzałem i słuchałem w intro, to nazywanie profesora Tomusa profesorem pedofilusem może mieć sens. Otóż przypomnijmy sobie, co było potrzebne do stworzenia idealnych dziewczynek. Cukier, słodkości i różne śliczności. I to tyle. Ale profesor przypadkowo, powtarzam, przypadkowo, dodał związek X, co spowodowało supermoc atomówek. Tak więc profesor nie planował stworzyć superbohaterek, tylko faktycznie zwyczajne dziewczynki. Ktoś powie, że no ale może po prostu chciał być ojcem. Ta, koleś, który za swoje dziecko uważa małpę, na pewno jest w 100% zdrowy. Pewnie jeszcze jest zoofilem. Od teraz profesor Atomus to profesor pedofilus. I na dzisiaj to już wszystko. Koniecznie napisz w komentarzu, czy chciałbyś kolejną część, a może jest coś, czego ja nie zauważyłem. Również daj znać pod filmem. Oprócz tego standardowo subujcie po więcej i sprawdźcie przydatne linki w opisie, jak moja grupa na Facebooku albo mój Snapchat. Okej, a teraz czas na polecane. Dzisiaj polecam serwerownię Studio Adept. Kiedyś pytałem się was, czy chcielibyście, abym założył własne serwery w CES-ie i dzisiaj chcę was przekierować na serwerownię, z którą zacząłem współpracę. Możecie powoli przejmować serwery i traktować je jako oficjalne serwery naszej społeczności. Oczywiście ja też tam będę siedział. IP serwerów i adres strony macie w opisie, ale wszystko jest też podane tutaj na filmie. Okej, ode mnie to tyle, tak więc dzięki za oglądanie i na razie.